Dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę z Misterem P, czyli klonem Mistera FPGA, którą zaczęliśmy tydzień temu. Co prawda chciałem Wam pokazać, jak uruchomić rdzeń Amstrada CPC, ale można powiedzieć znienacka, widz Demiurg zaproponował, że podeśle mi do testów ciekawy dodatek do FPGA i nie tylko, syntezator MIDI MD32P, który pozwoli na to, by nasz komputer FPGA zagrał tak pięknie, że aż się wzruszycie. Ja się wzruszyłem. Cześć, tu Bork, Retrogralnia, a dzisiaj karta dźwiękowa, na jaką Was nie było stać za młodu. Zanim Wam o niej opowiem, zajrzyjcie na stronę PCBWay, producenta Waszych customowych płytek PCB i dostawcy wszelakich usług z nimi związanych. PCBWay ogłosiło właśnie 7. konkurs na najfajniejszy projekt hobbystyczny w kategoriach projekt elektroniczny, projekt mechaniczny i projekt na platformę STM32. Zgłoszenia potrwają do stycznia przyszłego roku, a do zgarnięcia są nagrody do $1500 w gotówce plus masa innych rzeczy, a każdy, kto się zgłosi, dostanie w bonusie Pi 0. Zapraszam więc do udziału, a my wracamy do naszego Mistera Pi i MT32 również Pi. O tym, że Mister FPGA umie emulować komputery PC, chyba mówiłem Wam tydzień temu, a jeśli nie, to mówię Wam teraz. Mamy na niego dostępny rdzeń AO486, który pozwala na odpalenie maszyny na poziomie prędkości 486 SX33 MHz, 256 MB RAM z kartą graficzną SVGA oraz kartą dźwiękową Sandblaster 16 lub Pro. Nie są to może super osiągi, ale do retro PC zupełnie starcza. Wiecie, bo ja za retro uznaję PC-ty do Max 486 DX4. Późniejsze to współczesność. W każdym razie w tamtych czasach, kto żył, to pamięta, masa gier posiadała specyficzne udźwiękowienie, które dzieliło się na dwie warstwy. Efekty dźwiękowe były klasycznie generowane na samplach, strzały, krzyki, mowa, wybuchy, dźwięki silników, te klimaty, natomiast w tle grała nam muzyka w postaci wirtualnej orkiestry, muzyka MIDI. MIDI natomiast to standard muzyczny stworzony w latach 80., który w uproszczeniu jest opisem komunikacji pomiędzy różnymi instrumentami elektronicznymi grającymi. Pozwala on na wysyłanie rozkazów zagrania czegoś na czymś. Jeśli kiedykolwiek mieliście w ręku takie zabawkowe organki elektroniczne posiadające moc udawania 100 iluś instrumentów, to możecie MIDI wyobrazić sobie jako Wasze ręce, które wpisują numer instrumentu na organgach, a następnie grają. Tylko tych par Waszych rąk jest naraz 16, a samych rodzajów instrumentów jest 128. Różne pianina, perkusje, organy, flety, smyczki i tym podobne. Ba, są nawet efekty specjalne, jakie też pewnie znacie z organek. Wiecie, te śmieszne syreny, strzelanie i helikoptery. Jeśli posiadaliście kartę dźwiękową z MIDI, a większość kart ten standard wspierała, to gra niczym dyrygent wysyłała do niej informacje, co i na czym grać, a karta to grała. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Na każdej karcie znajdowała się inna orkiestra. Te tańsze karty posiadały w sobie taki, bym powiedział, wzór matematyczny na każdy z instrumentów, taką tabelę parametrów dla syntezatora, który starał się udawać różne instrumenty. Dźwięk z takich kart brzmiał dokładnie jak zwykłe pianinko elektroniczne lub dobry syntezator, w zależności od ceny karty. Jednak w pewnym momencie w Sandblasterze w którejś tam wersji pojawiła się nowa metoda generowania dźwięków MIDI. Zamiast generować dźwięk cyfrowo na syntezatorze, wewnątrz pamięci karty umieszczono próbki dźwięków konkretnych instrumentów, można powiedzieć ich sample. I od tej pory karty MIDI naprawdę udawały fizyczną orkiestrę. Taki zestaw dźwięków orkiestry dostał nazwę Sound Font, a następnie pojawiła się możliwość ich przełączania i wgrywania nowych. Innymi słowy, dostaliśmy możliwość zmiany orkiestry jednej na inną, z tej grającej na przykład na hali koncertowej, na tą, co gra na garnkach i plastikowych rurach z Castorama. Normalnie, gdy uruchamiamy gry DOS-owe na Misterze FPGA, gra dla nas emulacja syntezatorowa z Sunblastera Pro 3.16, całkiem dobra, ale teraz uważajcie, teraz właśnie wchodzi MT32P i nowa jakość dźwięku. MT32P jest syntezatorem, który potrafi wydawać z siebie brzmienie ze sławnego syntezatora elektronicznego Roland MT32, ukochanego przez muzyków, albo generować dźwięk na podstawie dowolnych fontów dźwiękowych.
Urządzenie to można kupić w postaci takiej nakładki nałożonej na Raspberry Pi, które daje mu swoją moc, to Raspberry Pi, i używać na przykład z misterem FPGA, ale także z PC-tem czy przez odpowiednie porty z dowolnymi urządzeniami MIDI jako normalny syntezator. Oczywiście my skupimy się na misterze. Jeśli chcemy odpalić MT32Pi, musimy na początku na kartę sformatowaną w systemie FAT32 wrzucić najnowszą dystrybucję, czy najnowsze pliki, które możemy ściągnąć z GitHuba. To bardzo prosta czynność. Następnie musimy zmienić kilka linijek w pliku ini, tak by poinformować MT32Pi, że działamy z misterem FPGA. Tutaj głównie chodzi o zmianę rodzaju wyjścia dźwięku na cyfrowe i kilka innych zmiennych dotyczących konfiguracji ekranu, przycisków i tym podobne. Nie będę tego tutaj dokładnie pokazywał, no bo jest to opisane w manualu na stronie www.projektu. Następnie musimy ściągnąć z sieci pliki ROM z oryginalnych urządzeń MT32. One są na szczęście bardzo łatwe do znalezienia. Na szczęście. I wgrywamy je do katalogu ROM na karcie SD. ROMs na karcie SD. Ostatnia już sprawa to znalezienie sobie na sieci dodatkowych plików SoundFont, czyli dodatkowych orkiestr, które będą nagrały z tego urządzenia. Na szczęście linki do darmowych są podane na stronie projektu. Co prawda jakiś SoundFont już jest w systemie, ale lepiej sobie dociągnąć więcej i mieć więcej fanów, co nie? Spójrzmy jeszcze tylko na MT32Pi. Jak widzicie, mam tutaj taką kanapkę, która składa się z samego MT32Pi właściwego oraz Raspberry Pi w ładnej obudowie, które to oczywiście nie są częściami zestawu. MT32Pi działa z Pi 3.4 i 2.0, czy właściwie 0.2. Jak przystało na wersję, która jest przystosowana do działania z misterem, mamy tutaj tylko jedno wyjście. Jest to wyjście, które podpina się kabelkiem pod port SNAC na shieldzie I.O. Mistera FPGA. Nie ma tutaj żadnych innych portów, nie znajdziemy tutaj portów MIDI, które są dostępne w innych wersjach tego urządzenia. Jedyne co tutaj możemy zauważyć, to że mamy wyłącznik urządzenia. W sumie nie wiem po co komu takie coś. Bez sensu jest to wyłączać. Podłączmy to do naszego FPGA. Musimy się posłużyć kabelkiem, on jest chyba w zestawie. To jest kabelek USB, ale to musi być jakiś konkretny, specjalny typ kabelka USB. Nie za bardzo wiem konkretnie jaki, ale jeśli mamy go w zestawie, to tutaj nie ma żadnego problemu. I podłączyłem to po to, by móc Wam jeszcze pokazać, do czego służą tutaj te dwa przyciski i ekranik. Po odpaleniu startuje również MT32Pi. I w tym momencie ten przycisk służy do zmiany trybu działania syntezatora z MT32 na SoundFonty. Natomiast tym przyciskiem możemy w trybie SoundFontów zmieniać akurat grający w tym momencie SoundFont. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o konfigurację tego zestawu. Jedyne co mogę Wam jeszcze pokazać, to fakt, iż podczas grania MT32Pi mamy tego faktu wizualizację na ekraniku. I to wszystko w sumie, jeśli idzie o konfigurację. Odpalmy kilka gierek i posłuchajmy, jak to gra. Jeśli mamy na misterze wgrane gry z paczki 0 MHz DOS Games, a mamy, bo ostatnio Wam o niej mówiłem, to wystarczy, że wyszukamy takie, które mają w nazwie dodatek MT32 i one by design od razu po odpaleniu będą używać tego urządzenia. Posłuchajmy. Thank you.
Warning. Warning. UFO detected. Ja, jako osoba wychowana na ekonomicznej karcie ESS Audio Drive 1688, nigdy za młodu nie słyszałem dobrego MIDI. Nawet ten Sound Blaster wbudowany w Mistera nie robi na mnie wielkiego wrażenia, ale kurde, muzyka z MT32P w trybie MT32P to mnie wbiła w ziemię. Tego nie da się odusłyszeć. Teraz będę na zawsze już popsuty. Natomiast ta synteza z soundfontami to chyba taka zabawa. Oczywiście zabawa dla nas, dla graczy, bo dla muzyków ma ona oczywiście ogromne znaczenie, bo mogą wybierać, jakie instrumenty mają brzmieć. Ale dla DOSa no to raczej tylko ciekawostka. A właśnie, mówiłem, że posiadając paczkę 0 MHz Games musimy wybierać sobie te wersje gier z opisem MT32. Ale czy koniecznie? No niekoniecznie. Jeśli gra potrafi obsługiwać karty MIDI, a my zmodyfikujemy w takiej grze plik autoexec BAT, możemy wymusić działanie tej gry na MT32. Wtedy Mister po prostu przekieruje znany z DOSa port 330, wykorzystywany jako wewnętrzny port MIDI, na zewnątrz do urządzenia MT32P. To jest troszkę zabawy, ale musiałem sobie posłuchać, jak brzmi muzyka z Transport Tycoona na tym syntezatorze. Więc się pobawiłem i mam. Zresztą posłuchajcie. Jak widzicie, MT32P to jest naprawdę fajna zabawka. Dźwięk, który płynie z tego urządzenia, to jest naprawdę świetna rzecz. I nawet takiego głuchego człowieka jak ja, no przyprawia on praktycznie o łzy szczęścia. Gdyby tak brzmiało MIDI w latach 90. i 2000, to by świat wyglądał czy brzmiał piękniej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że na zachodzie tak MIDI dla niektórych brzmiało. Nawet w Polsce były osoby, które miały odpowiedni sprzęt, no ale ja i bądźmy szczerzy, gro graczy do takich osób nie należało. Ile trzeba dać za taką zabaweczkę, zapytacie? Otóż około 30 dolarów, 30 funtów, w zależności gdzie kupujemy, wiadomo, też plus wysyłka. Czy to jest dużo czy mało? No trudno powiedzieć, to chyba zależy już tak naprawdę od waszego podejścia. Jeśli jesteście fanami muzyki, fanami syntezatorów, to myślę, że 200 to nie jest dużo za urządzenie, które można używać nie tylko w rdzeniu DOS-owym, ale także w rdzeniu Atari ST i w rdzeniu takiego mniej popularnego komputera Sharp X6800. Natomiast jeśli jesteście takim początkującym użytkownikiem Mistera FPGA jak ja, to myślę, że akurat to urządzenie nie będzie gdzieś tam na samej górze listy waszych przyszłych zakupów, ale kto wie, może tak na 5., 6. miejscu się znajdzie. Dziękuję więc wam wszystkim za uwagę, zapraszam do wsparcia naszego kanału na Patronite i na YouTubie, zapraszam na serwer Discorda i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg, Retrogralnia.